Dzień dobry, witam serdecznie w Dopisach Końcowych, kanale, gdzie omawiamy jak zwykle rozmaite doniesienia ze świata filmu, nie tylko. I tym razem pooskarowo troszkę. Jakiś czas temu dobrze się składa w ogóle, że jesteś ty ze mną, bo pamiętam, że mówiliśmy na którymś z moich live'ów chyba o tej informacji, że Tomasz Kot ma być, czy raczej jest rozpatrywany jako potencjalny aktor, który miałby być antagonistą w nadchodzącym Bondzie. Tym Bondzie, który wcześniej miał reżyserować Danny Boyle, ale został z tego projektu, czy już nie będzie reżyserował tego filmu, zastąpił go Kerry Fukunaga. Okazało się, że z Tomaszem Kotem to też tak nie do końca, że... Pamiętasz, co tam było? Czy to Daniel Craig nie chciał go? Czy Danny Boyle nie chciał? Nie, już nie pamiętam nawet. Plota była, że niby Craig miał jakieś ale i tam, wiesz, przez jakieś pierdoły wychodziły, że niby przez to, że jest za wysoki kot i nie przyjmuje. Wiesz, ale to były... Daj spokój, to nie było, wiesz, nic oficjalnego, bo to było debilne rzeczy. Ale pamiętam, że ucieszyło nas to, samo to, że Tomasza Kota się wymienia w kontekście takiej roli, nie? Bo że Polacy grywają różne role w Hollywood, no to jasne, zdarza się od dawna w zasadzie. Ale rzadko się mówi jednak o Polakach w kontekście takich kasowych, wysokobudżetowych produkcji, nie? Takich filmów, które są dla mas. A na pewno rola Bonda to jest rola, którą można się przebić dla mas, nie? Więc fajnie jakby tutaj... Ale śmieszne, bo ostatni raz taki naprawdę mega wielka chwila, kiedy Polak grał w blockbusterze. Polka to było jak GoldenEye i Izabela Skorupko. Nasza szwedzka też Polka. Bądź, też w Bondzie. Drzwi do kariery w Hollywood. No, albo też w sumie zamknięcie drzwi, no, ale okej. W każdym razie gadaliśmy sobie wtedy o Tomaszu Kocie. No i też po Oscarowo, oczywiście na ostatniej gali film z Tomaszem Kotem właśnie był jednym z nominowanych. No, ale jednym z zwycięzców tej gali, czy osób, które pewnie najbardziej zadowolone wychodziły z całej ceremonii, był Rami Malek, aktor znany do tej pory przede wszystkim jako twórca głównej roli w serialu Mr. Robot, który dostał, no teraz już nie tylko, teraz jeszcze dostał Oscara za oczywiście rolę Freddiego Mercury'ego w filmie Bohemian Rhapsody. No i pokonał, myślę, tutaj dosyć uznaną konkurencję, bo tam był oczywiście nominowany też Christian Bale czy Viggo Mortensen, no ale nagroda przypadła Malekowi. I oczywiście, no nie mamy co do tego wątpliwości, na pewno otworzy mu to szerzej drzwi kariery, no bo pewnie przestanie być kojarzony głównie z byciem aktorem serialowym. No i właśnie mówi się o tym, tu już zmierzając do samego meritum, że wakat pozostawiony przez Tomasza Kota ma objąć właśnie Rami Malek, to znaczy Malek jest ponoć już w finalnych w ogóle rozmowach, żeby być antagonistą w tym nadchodzącym Bondzie, który ma być reżyserowany właśnie przez Kerry'ego Fukunagę, który jeszcze nie ma swojego oficjalnego tytułu, no ale mówi się właśnie o tym, że Malek już jest bardzo blisko stania się właśnie antagonistą w tym filmie. No i po pierwsze, jak ci się podoba taki wybór? Bo to jest ciekawy wybór w filmie, który też jest robiony przez ciekawego reżysera, więc no jest to coś intrygującego, nie? Pytanie, czy Malek jest według ciebie na tyle dobrym aktorem, żeby taką rolę uciągnąć? Wiesz, po tym jak dostał Oscara, to dla mnie była pierwsza rzecz, jaką pomyślałem, że Malek zostanie przeciwnikiem Bonda. Bo w ostatnich latach przeciwnicy Bonda to są ci, wiesz, obcokrajowcy z Oscarami, którzy mają, wiesz, jakiś ten fizys i wygląd, nie? Taki oryginalny, który pasuje, wiesz, w zestawieniu z Bondem i ma właśnie dobrze wyglądać jako złoczyńca. A Rami Malek no tą swoją aparycję ma taką, która idealnie pasuje do obcokrajowca złoczyńcy, który ma tam Bondowi napić krwi. Szczególnie, że on jest też ciekawym wyborem pod względem tego, że no, wygląda młodo, nie? Jest jednak młody. Tak, tak. No tak, bo on w sumie ma ile? 30 parę lat? 38? Coś takiego, nie? A no, wygląda dużo młodziej, więc to pewnie byłby zupełnie inna postać niż wielu do tej pory, nie? Ostatnim przeciwnikiem był ten walcowy Blomkamp, nie? Wcześniej myślę... Blofeld. Jak z Neilem Blomkampem, to był najdziwniejszy Bond. Reżyser ten, który już nie umie się odnaleźć w Hollywood i chce zabić Bonda przez to, nie? Bo to mu odwaliło. Pomyłkę, tak. Neil Blomkamp jest moim antagonistą. Chodzi oczywiście o Blofelda. Nie, ale też wiesz, z tych ostatnich lat, ostatnim takim antagonistą, który faktycznie zapadł w pamięć, no to był... kto w zasadzie? Bardem. Jeszcze raz? Javier Bardem był ostatnim. No chyba Javier Bardem. Który też po Oscarze wskoczył. Jako i to też Bonda, jest, nie? Taki, wiesz, antagonista w stylu
i zupełnie innym niż ktoś, kogo mógłby zagrać Malek. Mm. Bo Malek jest kojarzony mimo wszystko z tą postacią tego hakera Ćpuna, nie? Z Mr. Robot. I to musiałby być... I jest to właśnie ciekaw, czy to byłby antagonista w tym stylu właśnie? No. Czy po prostu chcieliby się w zupełnie inną rolę niż taką, z którą jest kojarzony? Tutaj. Wiesz, jakby chciał zachować swoją drogę aktorską, dalej ją podążać i z tych rolach, których już się sprawdzał i coś z tego wyciągnąć, to też będzie musiał być narkoman, bo Freddie Mercury też się pojawiał ten wątek, więc nie dziwiłbym się, jakby to właśnie był taki wiesz, nowoczesny złoczyńca całkowicie, nie? Bo jednak ten waltzowy Blofeld to był taki bardzo stary styl, zresztą te Bondy nawiązywały do tych klasycznych z Rogerem Moorem, nie? I tej wizji Blofelda klasycznej dosyć. A tu myślę, że pójdą właśnie w coś takiego nowego, tak jak zrobili z Q, gdzie... Jezus, wyleciało mi teraz z głowy nazwisko nowego Q. Mish Paddington go grał. Tak. Ben Whishaw, tak? Ben Whishaw, tak. I właśnie to był taka nagła zmiana, nie? Że nagle, wiesz, Q był zawsze tym starym dziadkiem, później był R, który był też John Cleese grał starego dziadka i nagle, wiesz, wchodzi ten hipsterski Q, który jest zupełnie, wiesz, inaczej, inną ma chemię z Bondem, nie? Inaczej to działa ich relacja i tu też myślę, że pójdą gdzieś w tą stronę, żeby zrobić coś całkowicie nowego, szczególnie, że ci poprzedni przeciwnicy, no to byli starsi goście, którzy no, byli bardziej klasyczni, działali w taki bondowy sposób, nie? A tu myślę, że będą chcieli się tym zabawić, szczególnie, że reżyser jest też młody i robi takie, wiesz, dosyć, wiesz, filmy, które emanuje z nich taka energia, nie? Wszystkich tych, który robi. Zresztą jego wersja Jane Eyre była taką dosyć fajną aktualizacją powieści Jane Austen. I myślę, że też się tym naprawdę fajnie pobawi, bo to jest facet, który ma świetne oko do filmów i jak już bierze Maleka, no to też mi się wydaje, że to jest podyktowanie nie tylko tym, że on jest teraz super popularny i wiadomo, że to jest w wielkim stopniu, że ma Oscara i takie rzeczy, ale no to jest świetny aktor, którego można fajną stronę pociągnąć, oryginalnie, wiesz, ma oryginalny wygląd, swoją całkowicie, wiesz, grą aktorską jest czymś unikalnym, coś unikalnego przedstawia i myślę, że jest na to jakiś fajny plan. Szczególnie, że oni go od długiego czasu już próbują przekonać do tego Bonda i już ostatnio to miało być, jak parę miesięcy temu miało być potwierdzone, tylko tam znowu były tarcia na linii takiej, że nowy sezon Mister Robota miał z tym kolidować. Tak, i teraz tak, cały czas tak. Cały czas próbują to jakoś osiągnąć jakieś porozumienie, żeby to ze sobą nie kolidowało, więc no, musi im naprawdę zależeć na tym. No nie, no jeśli mamy informację o tym, że to są jakieś finalne rozmowy, to zakładam, że ten problem terminarzowy został już jakoś rozwiązany. Być może, nie wiem, rozjadą się te zdjęcia po prostu, ewentualnie, nie wiem, jakieś tutaj inne, jakaś inna ustawka tutaj zaszła. No ale załóżmy na moment, że faktycznie to dojdzie do skutku. To jedyna rzecz, która mi tutaj nie pasuje, bo podoba mi się właśnie pomysł na być może trochę innego antagonisty. No, trudno mi sobie wyobrazić Maleka, wiesz, ubranego w jakiś garnitur, który siedzi w jakimś kasynie albo w jakiejś swojej tajnej, wiesz, bazie i jest takim typowym antagonistą mundowskim. Mam nadzieję, że to będzie właśnie trochę inna postać. Tak jak mówiłeś, trochę się to otoczenie wokół Bonda wymieniło, no ale moim znanym problemem jest to, że dalej dostaniemy tego Bonda co do tej pory. Dalej będzie to Daniel Craig, który jeszcze może na początku swojej bondowskiej kadencji był trochę innym Bondem, jasne. Przypomnę, że też był trochę młodszy i trochę taki bardziej, no wiesz, bardziej, no mniej klasyczny, powiedzmy, deep, nie? Tak, tak. A w tym momencie... Energiczny bardziej. No, właśnie. A po Spectre to już jest kolejny Bond, tylko że blondyn. Spectre to była taka, wiesz, walka dwóch zmęczonych gości zupełnie, nie? Był no. Ten, to wiesz, że to był ten moment Craiga, kiedy on był całkowicie wypalony i widać było, że on już nie chce grać tego Bonda, ale jednak no, to są takie stawki, tak. Takie stawki, no, że no, musi to ciągnąć. No, była mowa o tym, że nie chce już grać i wszyscy się raczej spodziewali, że zajdzie tutaj zmiana. Okazało się, że jeszcze na ten jeden film wróci i wydaje mi się, że to trochę błąd, bo jeśli zrobisz teraz coś nowego, no to kurczę teraz i dobrze by było też mimo wszystko wymienić tego aktora i tak jak być może ponownie tutaj spekuluję, trochę innym antagonistą będzie pewnie Rami Malek w tej roli i tak samo fajnie jakbyśmy dostali też do pakietu innego Bonda, bo myślę, że starcie nowego antagonisty z tym Bondem, którego już dobrze poznaliśmy, no to nie jest tak ekscytujące, jak teraz by wprowadzono nową postać, tym bardziej, że to jest no już jubileuszowa odsłona, nie? Tego Bonda mimo wszystko. Tutaj też kluczowe no. Może być to, że jednak zmienili reżysera, bo Sam Mendes to jest facet, który... No właśnie, jest... o tym tak, nie wspomniałem, tak, jeszcze reżyser jest kompletnie nowy. Tak, tak, że wiesz, że to jest jednak ktoś, kto już jest przeżarty na kinie i... Jeszcze Skyfall było naprawdę oryginalne, mocno Mendesowe, ale w dwójce widać, że już poszedł w
władował się aż w te kolejne takie schematu tego Bondowskiego, że chciał zrobić ten klasyczny film i to było już takie, wiesz, mielenie czegoś, co było 100 razy, a Fukunaga to jest jednak gość, który cały czas robi, każdy jego projekt to jest coś nowego, coś oryginalnego, zresztą wystarczy zobaczyć na scenariusz do nowego To, który też jest świetnym uaktualnieniem tej wersji kingowskiej, czy nawet tej znanej z tej starej wersji telewizyjnej. I myślę, że tutaj też będzie próba na pewno mocnego podkręcenia tej formuły i w końcu takiego naprawdę jeszcze wyraźniejszego dostosowania jej do współczesności, do tego, jak wiesz, wyglądają współczesne filmy akcji. Bo oczywiście, wiadomo, ten wersja z Casino Royale to już było fajne uaktualnienie, ale to też jest formuła, która już się dosyć mocno wyczerpała i tego przykładem idealnym było Spectre, gdzie to już nie działało i na ten Craig mógł już sobie zrobić przerwę i oddać pałeczkę komuś świeżemu. Szczególnie, że jak już wchodzi Malek, który jest, no przynajmniej wizualnie i tutaj na wstępie wydaje się czymś, jakimś takim innym przeciwnikiem Bonda w innym stylu. Dlatego mogli od razu Bonda do niego dostosować, który byłby też jakiś świeży i otwierał nowe drzwi do tej serii. No właśnie. Szczególnie, że ta młoda obsada, znaczy reszta tej odświeżonej obsady z Benem Whishawem wspomnianym, czy Naomi Harris wróci. Lee Sedius wróci też po Spectre. Poza tym będzie też Ralph Fiennes w tym filmie. I w sumie brakowało mi jeszcze tylko tej zmiany aktora grającego Bonda, tylko że kto wie, może Fukunaga ma jakiś pomysł na to właśnie. Być może albo właśnie jakoś może odniesie się do tego, nie? Że to jest ten albo nawiąże do tych pierwszych filmów z Danielem Craigiem, kładąc nacisk na to, że to troszkę inne wcielenie, albo może wręcz przeciwnie, pobawi się trochę w ogóle z mitem Bonda, z tym, wiesz, bo Spectre próbował być takie bardzo klasyczne, nie? Z tymi wojażami po świecie, tym maksymalnie klasycznym antagonistą. Może w jakiś sposób z tym będzie próbował dyskutować, albo w jakiś sposób, nie wiem, zdemontować te rzeczy, które Spectre, powiedzmy, narzuciło. Jest na pewno jakieś pole do popisu, nie? Tym bardziej, że no to jest 25. Bond, więc wydaje mi się, że zrobią coś specjalnego w związku z tym. Chwilę seria trwa. W ogóle, wiesz co, ja bym chciał, żeby zrobili z tego musical, taki w stylu Rocky Horror Picture Show, że Malek, wiesz, może całkowicie, wiesz, spuszczony ze smyczy, wiesz, jakieś tam naprawdę takie sadomaso ubrane i ten taki, wiesz, całkowity pojeb, który lubi potańczyć, pośpiewać i wiesz, naprawdę się zapuszczają nagle takie całkowite numery musicalowe, że Craig może robić coś nowego, wiesz, cała ta obsada może się pobawić. Kurczę, zrobiłbym taki totalnie, jakbym dostał roboty Bonda, cały świat by mnie znienawidził, ale bym zrobił takie totalnie, wiesz, jakieś queerówę z Bondem, nie? I w końcu zrobił, że wiesz, że on tam się z facetami prowadza, a co, no wiesz, na bogato. Tak, raz, a no. Totalnie bym był zaorany. Wszyscy w szpilkach, nie? Wiesz co, jak Bond biegnie, wiesz, w szpilach i tak jeszcze idealnie, wiesz, wszystkie kobiety dla niego szacunek, nie, faceci nie wiedzą, co się dzieje, a Bond sunie na obsasie. No nic, no nie wiem, kurczę, powiem szczerze, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Ramiego Maleka. Myślę, że był spoko w Mr. Robot, ale zastanawiałem się, czy to nie jest po prostu na tyle, wiesz, dobre dopasowanie aktora do tej jednej konkretnej roli, ale okej, no myślę, że tego Oscara nie dostał za nic. Chociaż nie wiem, oglądałeś w ogóle Mr. Robot? Po pierwsze odcinki. Ja oglądałem ten pierwszy sezon i on był bardzo fajny i ciekawy i właśnie Malek świetnie, wiesz, szczególnie z tymi oczami wyłupiastymi, świetnie grał właśnie taką osobę kompletnie oderwaną od rzeczywistości. Zresztą wokół tego oscylował, znaczy wokół tego orbitował praktycznie cały ten sezon, więc ja dlatego nie oglądałem kolejnych, bo stwierdziłem, że albo będą musieli powtórzyć ten cały chwyt, albo nie będzie go już i przez to nie będziemy się oglądać. A on tak dobrze pasował do tamtej roli, że jestem naprawdę zaintrygowany tym, co pokaże w czymś kompletnie innym. No bo Bohemian Rhapsody to jeszcze ucharakteryzowali go na inną postać, nie? Jakby podobny trochę z twarzy, no to okej, nałóżmy mu tutaj charakteryzację, niech odtwarza inną postać. Ale jestem właśnie bardzo ciekaw jego występu jako wyrazista postać, która będzie kompletnie czymś innym niż to, co pokazywał do tej pory w serialu. Ja bym w ogóle chciałbym go w jakimś filmie zobaczyć, gdzie gra zupełnie normalnego gościa. Ciekawe, jakby to zadziałało, nie? Bo on jednak zawsze jest, przynajmniej na tym etapie jest w pułapce tej swojej twarzy, tego wyglądu, wiesz, tych hipnotycznych oczu. A to zresztą widać, co zrobili z nim w Bohemian Rhapsody, gdzie dali mu tą paskudną protezę, która no, też, wiesz, odciągała trochę od jego gry, bo no, to była przesadzona. I chciałbym go zobaczyć, jak właśnie gra jakiegoś, nie wiem, ojca rodziny, czy coś takiego. Nie obawiam sobie go, wiesz, z tym. No wiesz,
może być specyficzny. On ma już trochę ról na koncie, nie? To raczej jest tutaj moja ignorancja w tym temacie, że nie widziałem go w większości. Chociaż widzę, że grał w Zmierzchu przed świtem część druga, pewnie jako jeden z tych wielu lokalnych wampirów, które się tam pojawiały. Widzę, że grał w tym Oldboyu amerykańskim. No, nie widziałem tego Oldboya. Grał w Need for Speed na przykład. Ale no, to nie są filmy, które... Albo których nie widziałem, albo jak widziałem, no to nie pamiętam jego już. Ale wydaje mi się, że po tym Oscarze pewnie będziemy go widywać częściej w różnych rolach. Jedyna rzecz, której się naprawdę boję, to że oni faktycznie zrobią, wiesz, James Bond kontra Mr. Robot i... No, może nie Mr. Robot, ale wiadomo, o co chodzi. Kontra, wiesz, młody haker, który chce, wiesz, spowodować jakąś wielką apokalipsę informatyczną. Bo to by było pójście taką na łatwiznę, nie? W przypadku tego aktora. To już chętniej Bond kontra Freddie Mercury mimo wszystko. No mówię, Rocky Horror Musical zróbmy z tego i działałoby. No i z muzyką Queen. Znowu by Oscary zgarnęli. Wystarczy wrzucić muzykę Queen do filmu. Jeszcze jak masz Freddiego. No, panie. To jest najlepsze. Jak mogłeś muzyką Queen sprzedać nawet Suicide Squad, że ludzie poszli i niektórzy mówili nawet, że ej, to nie było takie złe, bo była muzyka Queen, nie? I znam tą muzykę, która tam była w tym filmie, więc nie było takie złe. Więc jak Bond by był z muzyką Queen albo z ABBA, no to, o Boże. I jakie to otwiera, wiesz, możliwości. No, a jeszcze lepiej jakby był z Tomaszem Kotem. Ale no, tego się nie doczekamy, przynajmniej w najbliższym czasie. No dobra, to na tym będziemy kończyć w takim razie. Myślę, że w przyszłości czeka nas więcej doniesień, jeśli chodzi o ten film, no bo dostaniemy tytuł wreszcie, nie? I dostaniemy jakiś opis fabuły, zobaczymy w jakim kierunku to podąży. Na pewno jest to jakiś, na pewno jest to ciekawy wybór, troszkę inny niż to, co do tej pory prezentowały nam castingi wylanów na Bonda. Na pewno jest lepszy wybór niż Christoph Waltz, to na pewno. No, Christoph Waltz, który gra zawsze Christopha Waltza w każdym filmie. To jest najlepszy odtwórca roli Christopha Waltza w historii. Nigdy nie grał Christopha Waltza jak Christoph Waltz, który grał go z 5-6 już razy. Kurde, nawet w Green Hornecie zagrał Christopha Waltza. No. Ale wiesz, dwa razy zagrał Christopha Waltza i wtedy... Dwa Oscary zdarzył. Dwa razy zagrał, kiedy powinien grać Christopha Waltza i to było spoko. No ale dobra, w takim razie to by było na tyle. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak się zapatrujecie na to, a może znacie jakieś role Ramiego Maleka, które trzeba by znać, a o których się nie mówi dużo w jakieś serialowe albo filmowe, poza tym, co tutaj wspomnieliśmy. Być może warto będzie go zobaczyć w jakimś filmie teraz, szczególnie kiedy już Akademia potwierdziła, że jest dobrym aktorem, więc teraz trzeba jakby odrobić rzeczy. Był ze mną oczywiście Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się, cześć!